Cześć, siemanko, guten morgen, warum kolarzyna z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odsłonie. Mamy zachód słońca, a ja postanowiłem wziąć was na mały trening. Jak oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że trenuję teraz sobie z Garminem. Z racji tego, że dzisiaj wypadło mi test sprawnościowy, to też fajna opcja, bo będę mógł wam pokazać, jak się ma moc, jaką generuje kolarz z jelitem drażliwym, czyli gość, który ma wielkie serce co do kolarstwa, ale w nogach powera to tak niekoniecznie. Jestem ciekawy, co to wyjdzie, pochwalę wam się i póki mam pierwszą strefę, no teraz drugą, to jeszcze do was będę mówił, ale test trwa 60 minut. Także na końcu zobaczymy, co ten woron trafi. Z racji tego, że zdecydowałem się pierwszy raz na trening, jeśli chodzi o tego typu trenowanie, nie jakiś przezłożony przez kogoś, tylko ustawiłem sobie trening na Garminie przez aplikację w sumie. Jest to trening, który przygotowuje mnie w tym momencie do pięknego wschodu. Mam ustawiony właśnie do 28 kwietnia bodajże. Stawiamy sobie, ile godzin w ciągu tygodnia jeździmy na rowerze, jakie to są dni, w które dni najwięcej czasu możemy poświęcić naszej jeździe. Ja ustawiłem sobie 4 dni w tygodniu, czwartek, piątek, sobota, z tego względu, że od poniedziałku do środy mam taką pracę, że pracuję od 7 do 7, więc nawet nie próbuję wychodzić na rower. Czwartek, piątek kończę o 16, więc mogę już sobie pozwolić na taki trening. Zazwyczaj te treningi w tygodniu mają godzinę czasu, więc jeśli chodzi o trening, wystarczająco po ciężkim tygodniu pracy. A dzisiaj wychodzi mi właśnie test sprawnościowy i zobaczymy, co woronowi tutaj takiego wyjdzie, co to z niego za kolarzyna. Także dużo strasy, jakichś widoków, lasów czy drogi nie będzie. Skupię się na jeździe i za godzinkę się widzimy. Na razie. Robi się już ciemno. Ja akurat weszłem teraz na strefę regeneracji, czyli pierwszą strefę, 4 minuty. A u mnie wygląda to tak, że od 0 do 100 W. A przy okazji zobaczcie sobie, jak fajnie jest to pokazane. No jadę teraz pod górkę, więc ciężko mi utrzymać nawet poniżej 100 W, ale fajnie to pokazuje, gdzie nie umiem utrzymać, nie umiem wyczuć po prostu watów, jakie generuje. To bardzo fajnie, bo zadaniem kogoś, kto lubi cyferki, czyli woron kolarzyna, musi się trzymać tego, żeby być w zielonym polu. Jak już jesteśmy na łączach, to w momencie, kiedy robię te treningi Garmina, nie patrzę jak zawsze na tętno, z jakim jadę, czyli oddaję się po prostu treningowi na 100%, a dopiero jak jadę, na przykład jak ostatnio tam wyszło 170 km, wtedy już kontroluję bardziej swoje tętno. Jadę tak, jakbym jechał na wyścigu, jeśli chodzi o takie dystanse. Bo jeśli chodzi na przykład o 100 km, to wtedy jadę trochę, wtedy cisnę po prostu, bo 100 km, że tak powiem, z doświadczenia i lat jeżdżenia, to jest nawet dla mnie jelitkowca taki pikuś. Czyli w cudzysłowie, w każdym momencie wsiadam na rower i robię sytunie. Takie pytanie do was: czy chcecie
żeby mimo tego, że jest poradnik na 100-200 km, odświeżył temat i po dwóch latach od tamtego filmu, który był nagrywany, podzielić się doświadczeniami Worona, któremu brzuch trochę lepiej działa, i mógłbym opowiedzieć wam o tej setce, jak ją pokonać pierwszą czy kolejną łatwiej z doświadczeniem, które teraz posiadam, bo tak jak ja to robię, to większość ludzi po prostu by tego nie przeżyła, czyli bez kolacji, bez śniadania ciśniemy na drugi dzień. Także takie coś odpada, bo szkoda waszego zdrowia. Ja jestem do tego trochę zmuszony i przyzwyczajony. Dlatego dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki poradnik Worona, bo według mnie każdy z miejsca może siąść i zrobić taką setkę. Może nie na Wigry 3, ale nawet na zwykłym Góralu, już na szosie to nie wspomnę. A tutaj pozdrawiam Piotrka, który bodajże w tamtym roku założył się z żoną o to, że chyba po 5 latach wsiądzie na rower i zrobi setkę, zrobił 120. Także Piotrek, pozdrawiam. Więc kończy mi się pierwsza strefa, kończy mi się słońce. Cisnę dalej, nie wiem ile do końca, ale jakoś to muszę przetrwać. No i witam was w ciemności. Już taki konkretny mamy zachód. Leci sobie samolot Woron. Z najlepszą lampeczką na świecie. Kończy nam się trening. Została minuta. Także dokręcę do minuty i z wami, że tak powiem, zakończę ten trening i zobaczymy, ile to Woron nakręcił. Nie wiem, czy pokaże mi na końcu, czy jest jakaś zmiana FTP, czy po prostu pokażę wam później najlepsze moje 20 minut z tej trasy. Widzimy się za chwilę, ale widoki są fajne po takim zachodzie słońca. Widzimy się za moment. Dobra, stanąłem sobie tu, gdzie będzie mnie trochę widać. No i dobra, kończymy to, zobaczymy, co się będzie działo. Stopujemy. Zapisz jazdę. No i co? No i cóż wam mogę powiedzieć, że mamy nowe FTP i Woron Kolarzyna zaktualizuje to oczywiście. Tutaj efektywny trening. Tutaj jakieś tam pierdółki i 23 godziny odpoczynku. Także cóż ja mogę wam powiedzieć? Woron Kolarzyna z zespołem Elita Drażliwego jest w stanie na chwilę obecną wygenerować FTP na poziomie 190 W. Tak, wiem, koniem nie jestem, koniem nie będę, a chciałbym, ale i tak jestem mega zadowolony. Piszcie w komentarzach dwie rzeczy. Pierwszą, czy chcecie ten poradnik na 100 km i jakieś pytania może odnośnie, i drugie, jakie wy macie FTP na początku sezonu. Także ja się z wami pożegnam dzisiaj po niemiecku, po ciemku, także ich wünsche euch schöne Abend. Trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.